Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie dziewiąte. Nie było miejsca w Gospodzie. Wierność przeciwko pozorom. Czyż doprawdy wolno nam się spodziewać, że na obecnym zakręcie dziejów ludzkości nasza ziemia ojczysta, podobnie jak zapadłe Betlejem za panowania Augusta, jest tym miejscem przewidzianym w przedwiecznych zamysłach, dokąd Maryja dziś przybywa, aby we wszystkich sercach zrodzić znów Boże dziecię? Czyż samo takie przypuszczenie nie może wydawać się co najmniej bezpodstawne, jeśli nie nacechowane jakąś wręcz fantastyczną pychą narodową? Wspomnieliśmy już, że zarówno ludzie, jak i czasy i ziemie, które Bóg wybiera, nie zawsze są najgodniejsze, a często są najbardziej niegodne. Dopiero ich wierność zamysłom Bożym podnosi ich do godności narzędzi opatrzności, które spełniły swe przeznaczenie. W dodatku Chrystus, Odkupiciel i Zbawca, oświadczył wyraźnie, że przyszedł dla owiec zagubionych. Za wyjątkiem swej Najświętszej Matki oraz świętego Józefa, męża sprawiedliwego, wszystko i wszyscy, których Jezus wybierał, byli przeważnie bardzo słabi i bardzo niegodni. Pięknie pisze o tym wielki wielbiciel Maryi, Nikolas. Stąd w Ewangelii wybór jego ulubieńców. Na czele swego dzieła postawi Piotra, który wie, co to słabość, gorycz zaprzaństwa i odkupieńcza potęga skruchy. Pierwszym z ewangelistów będzie Mateusz, dawny celnik. Pierwszym apostołem narodów, głosicielem dobrej nowiny, stanie się ten, który pod imieniem Szawła był jej zażartym prześladowcą. Samarytanka stanie się powiernicą najwyższych tajemnic Jezusowego posłannictwa. Publiczna grzesznica zostanie zaszczycona jego przyjaźnią i łaskami. A pierwszym zbawionym będzie ukrzyżowany obok Chrystusa notoryczny zbrodniarz. To prawo miłosierdzia, które Bóg wcielony przyniósł ze sobą na świat, obejmowało, rzecz jasna, również Betlejem i Betlejemczyków. Tak przywykliśmy do tego, że Boże Narodzenie jest świętem najwyższej radości. Tyle wdzięczności, ciepła i blasku tchnęła ta radość w ciągu wieków w obraz tej chwili, kiedy to Maryja porodziła Syna swego i uwinęła Go w pieluszki i złożyła w żłobie. Tak mocno brzmi nam w uszach i sercu pieśń anielska o chwale na wysokości i pokoju na ziemi ludziom dobrej woli, że prawie nigdy nie myślimy o tym, co tę chwilę poprzedziło. Nie myślimy o tej straszliwej próbie wierności, jaką musiało być dla Maryi jej pierwsze zetknięcie z tym Betlejem, którego zapewne dotąd nie znała. Postarajmy się wyobrazić sobie tę chwilę. Był już pewnie wieczór, gdy przybyli. Nie łudźmy się, że nie byli znużeni i bardzo spragnieni odpoczynku i ludzkiej życzliwości. Ale z daleka już usłyszeli, jak małe miasteczko, przeludnione napływem przybyszów, tętniało i krzyczało, ryczało głosem jucznych zwierząt, stłoczonych w ciasnych uliczkach. Kipiało niecierpliwością ludzi zdrożonych i złych. Rozdzierało się świstem biczów i wrzaskiem przekleństw. Wpadli w ten wir wozów bydląt i ludzi, zapewne trzymając się mocno za ręce, aby się nie zgubić w tym tłumie. I bez wątpienia wiedzieli od razu, że miejsca dla nich w Gospodzie nie będzie. Może dla pewności zapukali do kilku domów, wszak Józef pochodził z Betlejem. Znano go tu. Myśleli więc może, iż jednak trzeba spróbować, że nie wolno nie liczyć na ludzką dobroć.
ale drzwi jedne po drugich trzaskały suchą odmową. Noc się zagęszczała. W ciemności krzyki i nawoływania. Pięści torujących sobie drogę. Niewyraźne zarysy twarzy wykrzywionych wściekłością lub śmiertelnym znużeniem. Wszystko to zlewało się w jeden koszmar, który nie trudno nam sobie wyobrazić, bo znamy go z własnych doświadczeń, z lat wojennych i okupacyjnych. Józef wiedział, że trzeba za wszelką cenę stąd wyjść. Znał przecież wszystkie okolice tego miasta, w którym wyrósł, wszystkie komysze górskie, gdzie za młodu często może uciekał, by modlić się i rozmyślać. Więc przesuwał się przez tłum, osłaniając sobie nosicielkę Pana Wszechrzeczy, odrzucanego poza nawias ludzkich spraw, odpychanego z dala od tych, których przychodził zbawiać. A teraz pomyślmy, co musiała przeżywać w głębi serca Maryja, kiedy tak ufnie, zdana na przewodnictwo Józefa, szła wpatrzona i wsłuchana w ten nieznany jej dotąd świat, w który wkraczała po raz pierwszy w życiu, a który odtąd miał ją już na zawsze wziąć w swe posiadanie. Miała 15 lat, ale już zostały jej objawione i powierzone największe tajemnice Boże, których ani przed nią, ani po niej żaden inny umysł i żadne serce nie miało zgłębić w tej mierze, co ona. Lecz nie znała jeszcze człowieka. Nie znała tak blisko człowieka zbrukanego grzechem, zniekształconego nieprawością, spodlonego upadkiem. Wyrosła w cieniu świątyni, nawiedzała dusze i domy, na których zstępował Duch Święty. Żyła u boku dziewiczego męża, który jej niemal dorównywał osobistą świętością. Dopiero teraz, po raz pierwszy, stanęła oko w oko z tymi, do których i dla których miało za krótką chwilę przyjść na świat to Boże dziecię, które pod sercem nosiła. To jej dzieciątko malutkie, bezbronne. Już nie będzie go mogła dłużej ochraniać sobą. Trzeba go będzie oddać temu światu, dla którego przychodziło. Tym tłumom, tym krzykom, tym pięściom, tym batom świszczącym. Czyż wolno tknąć opisem lub choćby domysłem tego przerażenia, jakie musiało nią wstrząsnąć? Może już wówczas z bielałymi wargami szepnęła te słowa Jezusa w ogrójcu. Panie, oddal od Niego ten kielich. Może przez chwilę zapragnęła unieść go stąd jak najdalej, ale tylko przez chwilę. Od tej chwili już w Pannie Wiernej była cała późniejsza Matka Bolesna, która pod krzyżem stała, składając Ojcu swoje dziecko na okup świata. Kalwaryjska droga zapchana rozwrzeszczanym tłumem, droga śliska od krwi, na której potykać się i upadać będzie skatowane ciało Boga. To już będzie tylko dokonanie się tamtego betlejemskiego przeczucia. W jednym i w drugim będzie ten sam straszliwy, ludzki ból zwielokrotniony niepojętą dla nas subtelnością i mocą odczuwania tego serca niepokalanego. Ale i w jednym, i w drugim nad bólem zwycięży radość jeszcze bardziej, bo już zupełnie nadludzka, czysto Boża. Radość, że wykonało się. Wykonało się na Kalwarii odkupienie, jak w Betlejem miał się dokonać pierwszy krok na drodze ku krzyżowi. A potem przyszli pasterze. Oni pierwsi przyszli. I tego im Maryja nie zapomni.
już odtąd na zawsze pozostanie w jej sercu wdzięczna, matczyna słabość do górskich pastuszków. Dzieje spotkania w grocie betlejemskiej będą się powtarzały poprzez wieki, z jedną tylko różnicą. Już nie pasterze będą przychodzili do Maryi, ale Maria będzie przychodziła do pastuszków. I w Lourdes, i w La Salette, i w Fatimie. Będzie przychodziła, by posłać ich do tego Betlejem, jakim jest świat, i ludziom stamtąd, ludziom stłoczonym w ciasnych zaułkach własnej małoduszności, ludziom o podniesionych pięściach i ustach spienionych przekleństwem, ludziom, co płaczą lub złorzeczą, powiedzieć, że ona na nich czeka, bo jej serce rozpłomieniło się miłością do nich, miłością, której mocy i bezmiaru nikt nigdy pojąć nie zdoła. Miłością do grzeszników, która ją ogarnęła wówczas w noc narodzenia. Nie wiemy, czy już wówczas Maryja wysłała którego z pasterzy do Betlejem, jak to będzie czyniła później. Wiemy tylko, że ludzie zdumiewali się temu, co im mówili pasterze, gdy powrócili z groty. I wiemy, że w końcu jednak Betlejem przyjęło dzieciątko i matkę jego do siebie. Skoro czytamy, że gdy przybyli mędrcy, już znaleźli ich w czyimś domu. Wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego. Kiedy Maryja, ta sama Panna Wierna, która wówczas nie cofnęła się z drogi, gdy zobaczyła obraz, jaki w tę noc pamiętną przedstawiało Betlejem, dziś z wyżyny jasnogórskiej obejmuje widok, jaki przedstawia ziemia nasza. Czyż nie dostrzega uderzającego podobieństwa pomiędzy tym, co ujrzała wtedy, a tym, co widzi tu? Czyż potrzeba wyliczać wszystkie rysy podobieństwa pomiędzy nami, a obrazem, jaki przedstawił się wówczas oczom Maryi? Znamy je wszyscy. Wprawdzie i u nas już przyszli pasterze. Przyszli złożyć jej pokłon i ślubować jej wierność dozgonną. Przyszli na jasną górę, jak wówczas pasterze do górskiej groty. Przyszła garstka ludzi dobrej woli. Bo chociaż liczyła się na miliony, to przecież garstka w porównaniu z całością narodu. A Maryja pragnie wnieść Jezusa do każdego polskiego domu. Pragnie, aby cała polska ziemia stała się jednym wielkim domem. Nieskłóconym, nierozdartym domem chleba, w którym by mogła z Jezusem zamieszkać. Spraw, Matko jedyna, aby 9 lat od jasnogórskich ślubów narodu do 1000-lecia chrztu przedniej straży chrześcijaństwa stało się dla nas jak te dni, w których pasterze wracali chwaląc Boga za wszystko, co widzieli i słyszeli, a Ty zamieszkałaś już z dzieciątkiem w betlejemskim domu, aby w domu naszej ziemi mogli Cię wtedy znaleźć i pokłonić się Tobie, przybysze z dalekich, obcych stron. Amen.